Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym live Fotoformy. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo ja siebie słabo słyszę coś. Ale dobrze, jeśli będzie coś nie tak, proszę o informację. Szanowni Państwo, moim gościem dzisiaj osoba wyjątkowa, Grzegorz Przyborek. Wybitny artysta, fotograf i nie tylko fotograf, ale od początku absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, Wydział Grafiki. To jest ważne, bo w całym kształcie twórczości ma to ogromny wpływ. Wykładowca uniwersytecki, profesor, no i przede wszystkim fantastyczny artysta. Dzisiaj porozmawiamy o jego twórczości. Witam Panie Grzegorzu. Też mi bardzo miło. Witam Państwa, witam Pana. Mam nadzieję, że pytania będą trudne i jakoś sobie poradzimy. Czy mnie dobrze słychać? Pana słychać świetnie. Ja nie wiem, jak mnie słychać, ale mam wrażenie, że mnie słabo słychać. Proszę o informację, czy mnie słychać. Bo ja mam wrażenie, że nie. Chwileczkę, ja spróbuję jeszcze raz. Raz, raz. O, teraz mnie chyba słychać. Także chyba z tym wstępem było mnie to słabo słychać, ale mam nadzieję, że mojego gościa będzie dobrze słychać. Ale tak miało być. Tak, już coś słychać, więc mówimy. Szanowni Państwo, jesteśmy w cudownym miejscu, w galerii Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Ośrodek Propagandy Sztuki, Park imienia Henryka Sienkiewicza. Taka jest pełna nazwa. A dlaczego tu jesteśmy? Bo w piątek zaczyna się wystawa mojego gościa Grzegorza Przyborka, fantastyczna, ja już widziałem. I wy będziecie musieli także przyjechać na tą wystawę. O godzinie 18 będzie wernisaż i no, ogrom prac z prawie 50 lat twórczości. Prawie, tak? No. Tak nie liczę dokładnie, ale chyba coś koło tego. Czyli całe moje życie twórczości. Bo ja mam właśnie 50 lat. Dobrze, zaczniemy od początku, bo zazwyczaj live'y są... Może jeszcze nadmienimy, że wystawa jest w ramach Fotofestiwalu w Łodzi. Tak, to jest dosyć ważna informacja. Wystawa w ramach Fotofestiwalu w Łodzi. I muszę przyznać, że Fotofestiwal w Łodzi jest festiwalem wyjątkowym. Jest wiele świetnych wystaw, a tutaj mamy taką perełkę w ogóle. To nie wyobrażam sobie, żeby nie być. To jest po prostu festiwal, który musicie zobaczyć. A zacznijcie od wystawy właśnie Grzegorza Przyborka. Potem już nie będzie nic tak wspaniałego. Dobrze, ja zadam za chwilkę pytanie pierwsze. Pewnie słychać jakieś echo, ale galeria jest ogromna i poczujecie po prostu siłę tego miejsca, kiedy przyjedziecie do wystawy. Przestrzeni i nie pustej przestrzeni dla tego się. Tak, nie pustej przestrzeni. Panie Grzegorzu, ja się tak znowu rozgaduję, bo jestem taki podekscytowany. Więc ja zadam to pierwsze pytanie, które zawsze zadaję, bo live'y są, mają za zadanie edukować i inspirować do tworzenia. Więc pytanie, jak Pan zaczął? To były kompletnie inne czasy, to trzeba to zaznaczać, bo jak ja powiem, że zacząłem fotografię jeszcze na studiach, to jeszcze nic nie mówi. Jakie były studia fotografii? Studiów fotografii w Polsce nie było. Był tylko kurs prowadzony, nie pamiętam jak się dokładnie nazywa, założony przez Urszulę Czartoryską, gdzie sporo moich kolegów to kończyło, między innymi Krzysztof Cichosz i jeszcze inni fajni koledzy. Ale ja na studiach chciałem być grafikiem. Chciałem robić grafiki, rysować, malować, to wszystkie dziedziny sztuki, które można było poznać w szkole miałem. Fotografia była takim dodatkiem. Pierwszy kontakt z pedagogiem fotograficznym było założone już wtedy pracownię fotografii
pierwszą pracownię w Łodzi prowadził Zbigniew Dłubak, czy też postać dosyć bardzo znana. I niestety po roku czasu zrezygnowałem, dlatego że Zbigniew Dłubak organizował sobie pewien taki obszar swoich miłośników. Ja specjalnie takiej fotografii nie lubiłem. To była jakaś fotografia powiązana z konceptualizmem, z tautologią i tak dalej. Ja wolałem inną fotografię, uczyć się fotografii. No i później tą fotografię zacząłem uprawiać już sam. Poznałem innych ludzi, poznałem Lewczyńskiego, słynne postacie z fotografii. Nie było dużo tych osób, które zajmowały się fotografią. I może to była ta rzeczywistość kompletnie inna, dlatego że ja w tym środowisku czułem się jak w rodzinie. Gdziekolwiek pojechałem do Warszawy, czy do Gdańska, czy do Krakowa, czy do Poznania, tam zawsze jakiś znajomy fotograf był. Nie było ich wielu, ale zawsze ktoś, jeden czy dwóch się znalazło. I te kontakty były zupełnie inne niż dzisiaj. Dzisiaj jak się jedzie, to pełno tych fotografów jest. Nie mówię, że źle, ale to jest kompletnie coś innego. Ta fotografia się rozwijała, fotografia postępowała do przodu. To były bardzo trudne czasy, żeby przekonać decydentów programów w szkołach, żeby fotografia powstała, żeby powstał osobny kierunek w uczelniach. Pierwszy był Poznań, dzisiaj Uniwersytet Artystyczny. Ale kiedyś tego takich możliwości szerokich i uznania w stosunku do fotografii nie było. Wśród wielu, wielu nawet i pedagogów uczelni artystycznych, malarzy, rzeźbiarzy, zupełnie inne czasy. Powiedział pan o Dłubaku, że uczył, może jakby nawet dzisiaj można by powiedzieć, stworzył prawie jak fan klub, bo uczył na takiej fotografii, która przypominała jego fotografię i jego studenci byli bardzo podobni. Czy pan, ucząc swoich studentów przez te wiele lat, kierował ich w jakiś sposób, nie mówię na swoją modłę oczywiście, tylko czy lubił pan po prostu jakiś rodzaj fotografii, który uważał pan za wyższy jakościowo czy artystycznie od innego? Nie. Dlaczego? Ponieważ prawie od samego początku, oczywiście jako pedagog już po zaczęciu pracy w Akademii, jeszcze Państwa Wyższa Szkoła, nie miałem takiego pojęcia praktyki dydaktycznej, ale już wiedziałem, że nie mogę uczyć małych przyborków. Zresztą jeszcze miałem mały dorobek, ale już jakby nastawiać tych studentów według mojego myślenia i modły, mojego świata. Studenci musieli odnaleźć siebie. I to jest taka święta dewiza, do której przez cały ten czas pracy w szkole starałem się przestrzegać, czy student musi odnaleźć w sobie swoją indywidualność. Oczywiście może się inspirować, musi każdy młody człowiek zacząć od kogoś, żeby nie zaczynać od zera, czy od nie wiadomo od czego. Więc zaczyna od czegoś, ale później powinien to szybko opuścić, odejść od tego i szukać siebie. I dlatego ja z tą filozofią nauczania nie tolerowałem u siebie takich małych przyborków, czy małych takich chodzących wokół mnie miłośników przyborkowej fotografii. Okej. To byłoby bardzo ciekawe, gdybyśmy nagle na wystawie studentów zobaczyli próbę naśladowania, jaka byłaby to fotografia. Mam takie pytanie, bo czasami dyskutujemy ze znajomymi fotografami, która droga jest lepsza, czy oglądanie masy fotografii, wybitnych fotografów, inspirowanie się i próbowanie odnalezienia swojej drogi poprzez tą inspirację, czy po prostu nauczenie się techniki i taka czysta fotografia z głębi siebie. Bez podglądania innych. No, technika techniką. Ja przyznam, że należę do tego pokolenia, która ta technika była obca na początku. Owszem, były książki Płażewski, takie starocie straszliwe, które nam dawały początek ważny dosyć.
Ignacy Płażewski, o ile się nie mylę. Ale to było tylko takim przejściem, wzbogaceniem wiadomości, jak to zrobić. Ale zawsze było oczarowaniem to, że ukazuje się obraz w ciemni, jak to się dzieje, jak to się robi. A później żmudne dochodzenie do tego, jak polepszyć ten proces cały. Ale to nie było zbyt trudne, według mojej, jak sobie przypominam. Najpierw człowiek musiał teoretycznie poznać się. Na przykład taki przykład mój ciekawy, to już późniejszy trochę, jak byłem w Arl i tam dostałem do dyspozycji studio, profesjonalnie wyposażone z szafami zdekomplatowanymi czy osobno umieszczonymi czterema Sinerami. Ja w ręku Sinera nie miałem. Oczywiście studio Brona, fleszowe, też nie miałem nigdy w życiu, ale wiedziałem, znałem się. To w ciągu jednego czy pół dnia nawet złożyłem jednego Sinera, ustawiłem światło, mniej więcej dobre i zrobiłem zdjęcia. No pewnie, że jakbym nic nie wiedział, jak jest zbudowany aparat, zasady, ciemni aparatu i tak dalej, migawki, to bym niczego nie zrobił, ale ta wiedza jest tak automatycznie wchłaniana na studiach, czytając książki. Trzeba dużo czytać, trzeba oglądać, testować, próbować, rozmawiać, a co innego jest ta już własna praca, poszukiwanie takiego swojego ja, jak już powiedziałem, i obszaru, w którym się dobrze czuję. Studenci, kiedy łapią coś takiego ciekawego w sobie, jeszcze nie całkiem świadomie, to wtedy widać, że oni jakby tak zaczynają wchodzić na wyższy bieg. Zaczynają więcej pracować i to jakiś czas trwa, a później coś innego robią, a to bywa różnie. Ale to jest coś takiego, co musi każdy z młodych ludzi złapać, zobaczyć, ale nie za dużo czytać teorii, w miarę możliwości, jak starczy, to dobrze, ale zająć się przede wszystkim czytaniem, nie tylko książek o fotografii, ale bardzo ciekawych książek różnych, wiedzy o życiu, kontaktów, no wszystko, co nas ubogaca, wzbogaca naszą wiedzę na temat świata. A fotografia jest fotografią. Na wykładzie dla studium z Pawła opowiadał Pan o swoim dzieciństwie, o życiu na Bałutach, w pięknym ogrodzie, który był takim magicznym miejscem i te zabawy w kałuży, w jakichś krzakach. Wszystko było takim światem, który potęgowała wyobraźnia. Ja przyznam, że miałem podobnie. Ja żyłem w swoim świecie i kałuża czy strumyk wody był dla mnie jakąś ogromną rzeką czy morzem. I kawałek patyczka był statkiem. Ta wyobraźnia w czasie tego dzieciństwa często jest po prostu przykrywana późniejszą prozą życia. Wielu dorosłych w tamtym czasie zwłaszcza mówiło, ok, dziecko się bawi, potem musi wydoroślić i iść do pracy, nauczyć się czegoś, iść do pracy, czy w pana domu sztuka miała swoje ważne miejsce, czy po prostu ta proza życia, pan musiał znaleźć swoją drogę? Moi rodzice byli prostymi ludźmi. To były czasy, kiedy skończyła się wojna, niestety, takie stare czasy. 49 rok, a 45 jest koniec wojny, więc była ogólna bieda, totalnie trzeba było zająć się z żywnością, szukaniem środków do życia i tak dalej. I robili to moi rodzice. O sztuce nikt nie myślał. No absolutnie sztuka. Gdzie? No były oczywiście miejsca, gdzie można było zobaczyć, do muzea i tak dalej, ale ja dopiero zacząłem się interesować sztuką w liceum. Jakiś taki wrodzony ciąg do rysowania czy malowania powodował to, że zacząłem się interesować innymi artystami, szukać tam pewnych obszarów, ale też jako samouk zaczynałem wchodzić w pewne arkana sztuki. Za chwilkę pokażemy pańskie pierwsze zdjęcia. Studiował pan na Wydziale Grafiki i powiedział mi pan, że nie planował pan być fotografem. Czy fotografia w tamtym czasie wydawała się zbyt rzemieślnicza?
Czy nie było takiego miejsca dla niej w pańskim rozumieniu swojej drogi rozwoju artystycznego? No, trochę mało było miejsca na początku. Zresztą pamiętam pedagogów moich, jak już zacząłem się interesować fotografią. Co ty robisz? No przecież fotografia nie jest sztuką. Mówię, dlaczego nie jest sztuką? Bo nie jest ręcznie robiona. Tak. Już nie chcę mówić to, to mówisz, to nieważne. Ale tak była traktowana fotografia i uważam, że dzisiaj też, ale już bardzo rzadko jest przez niektóre osoby tak pomijana, szczególnie pewne gatunki fotografii, kierunki, a już nie cała fotografia, ale ja chciałem być grafikiem, nawet myślałem o kupieniu prasy artystycznej, grafice, o podążaniu tym kierunkiem, ale później jak zacząłem też pierwsze zdjęcia robić już na studia, zauważyłem, że tam jest to, powiem szczerze, dużo prościej uzyskać obraz niż w grafice, gdzie trzeba te wszystkie procesy trawienia, nadawania farby, to brudne jest, brudzi. Nie, powiedziałem, nie, koniec, robię fotografię, zaczynam fotografię, poza tym fotografia ma jeden cel, może nie tyle cel, ale taką dobrą stronę, że jest bezosobowa. Znaczy nie, zdjęcie, charakter autora zdjęcia jest umiejscowiony poza zdjęciem, z tego zdjęcia emanuje. W obrazie malarskim jest w geście, w rzeźbie, jest w lepieniu czy kuciu. Także czuje się tamten udział manualny artysty. W fotografii tego udziału malowanego nie ma. No, fotografia jest w swojej budowie podstawowej, czy cyfrowa, czy analogowa, identyczna. Składa się z punktów, które tworzą dopiero jakiś obraz rozpoznawalny przez nasz umysł dopiero. Także tu jest pewna cudowna strona fotografii. W pierwszym cyklu, który teraz pokażę, jakby ociera się pan troszkę o dokument, ale on jest też w pewnym sensie kreowany, bo pewne części zdjęcia zostały zamalowane na czarno. No, mało tych malowanych. Słucham? Mało było tych ingerencji, ale były. Tak, ja spróbuję teraz pokazać, przejść na następne zdjęcie. To tytuł jest Bramy i witryny, ulica Piotrkowska w Łodzi. Fotografowane bardzo wcześnie rano, tam rzadko kto się przewijał, a w ogóle było dużo mniej ludzi niż dzisiaj, ale świat był podobny. Na tych witrynach albo coś było paskudnego, albo nic nie było, więc to prawie, że jest dokument. Takie były czasy. Co ciekawe, że takie ulice właśnie jak Piotrkowska w Łodzi, czy Marszałkowska w Warszawie nie odzyskały w pełni, znaczy swojego blasku, trudno powiedzieć o blasku tutaj patrząc na te zdjęcia, ale kiedyś to były najważniejsze ulice. Dzisiaj one są bardziej turystyczne niż najważniejsze. Nie wiem, życie handlowe przeniosło się do dużych ośrodków, do centrów handlowych, a te ulice są po prostu w pewnej części mocno imprezowe, gdzie jest dużo restauracji, klubów. A w pewnej części po prostu już takie obumarłe. No ale drzewa rosną na Piotrkowskiej, jest ładnie i dużo. A to było smutno, czarno, szaro. To była komuna, no po prostu. Tak, komuna była zawsze czarno-biała. Niektóre dzieci dzisiaj myślą, że tamten czas był czarno-biały, bo oglądają czarno-białe zdjęcia. I coś w tym jest. Dosłownie w przenośni. To są początki pańskiej fotografii i one są zupełnie inne od tego, z czego znamy pana twórczość. I zastanawiam się, jaki był ten proces przemian, co było takim momentem, który w ogóle zmienił pana postrzeganie w ogóle fotografii jako narzędzia do kreowania zupełnie innego świata, nie dokumentowania, nie wchodzenia w to, co jest, tylko zbudowania własnego obrazu świata i opowiedzenia własnej historii na własnych zasadach.
Czy po prostu to, co widział Pan na zewnątrz, nie wystarczało? Po czasie mogę powiedzieć, nie. Dlaczego? No, oprócz tej serii, którą musiałem zaingerować, no to widać z tym człowieczkiem z nogami, nie chciałem, żeby był ten człowieczek, szedł na ulicy, ale musiałem coś wyczyścić, coś zmienić, żeby te fotografie zaczynały mówić tak, jak ja chcę. To jest w ogóle najtrudniejsze fotografie, bo fotografia jest i bezosobowa, ale jest także, jak to nazywamy, lepka, przylepia się do beznadziejności świata. Bardzo łatwo, bardzo szybko, w nieporadnych rękach, czy głowie mało wykształconych. Wtedy jest to banalne trochę, się robi pstryka zdjęcie, zresztą jak widać w rzeczywistości, tych zdjęć powstaje mnóstwo, których nic nie wynika. Ja często mówię tym młodym ludziom, nie róbcie za dużo zdjęć, a bardziej trzeba myśleć o zdjęciu. Nawet nie szukać, bo jeżeli ktoś szuka, jest dokumentalistą, reporter, to wtedy on musi coś znaleźć, ale to przychodzi w czasie doświadczenia, w czasie życia. Ta umiejętność szukania i znalezienia czegoś, co można sfotografować. No, Cartier-Bresson przecież, taki słynny przykład. On musiał mieć jakiś któryś siódmy zmysł, albo jeszcze wyższy, gdzie widział, łapał tą rzeczywistość, potrafił złapać ten moment decydujący, jego słynny moment decydujący. Ja na przykład kiedyś tak szukałem rzeczywistości z tym momentem decydującym, jako młody fotograf, mówię, no co się może stać, co się może zmienić, a później zapominałem o tym i zajmowałem się zupełnie innym. Trzeba mieć odpowiedni charakter do tego też. Chociaż Cartier-Bresson był rysownikiem, malarzem wykształconym po Akademii Sztuk Pięknych, więc fotografia była jemu przypisana dodatkowo, ale był świetnym fotografem. Później przestał fotografować, jak wiadomo, i robił rysunki, piękne rysunki, jakby już pod koniec życia. Myślę, że od początku swojej pracy nikt nie jest w stanie powiedzieć, co będzie jego taką siłą właśnie artystyczną, bo praktycznie każdy ewoluuje i dochodzi do tego momentu, kiedy wie, że to jest już to i będzie już tym twórcą konsekwentnym. Pokażemy teraz następny pański cykl, który jest już troszkę w innej formie. No właśnie. Ja tak się martwię, czy mnie dobrze słychać, ale chyba tak. Bo ja siebie za dobrze nie słyszę. Pana świetnie w słuchawce, ale myślę, że jest dobrze. Jakby był problem, proszę publiczność o informowanie, bo błędy techniczne się czasami zdarzają. Dobrze, przechodzimy do drugiego cyklu i to już jest troszkę innego rodzaju fotografia. Opowie nam Pan o tych zdjęciach. Pejzaż intymny. Tytuł ogólnej serii, cyklu sorry, zdjęcia, pejzaż intymny, powstał w 79, w stanie wojennym mniej więcej w tym okresie, w bardzo smutnym czasie dla nas wszystkich, gdzie jedynym wypoczynkiem, takim odejściem od tego paskudnej rzeczywistości był pejzaż, była natura, była przyroda. I w tych zdjęciach odnalazłem jakby połączenie charakteru człowieka z pejzażem. Ten pejzaż mówił o wiele więcej o ludziach niż niekiedy sam portret. I dlatego są połączenia często osób nienazwanych, nie, no tu jest ten mój autoportret, z pejzażem. Ten pejzaż miał pełnić funkcję taką intymną bardziej, wchodzenie w pewne sfery nasze ludzkie, bardzo głębokie gdzieś tam w stanie naszego. No to jest tak stan wojenny, kraty, wrony nad drzewami. Taki już symbol wtedy. Bardzo wymowne zdjęcie. Stan wojenny był takim momentem, kiedy wielu fotografów mówiło, że nie mogli fotografować, nie mieli sprzętu, no ale to głównie dotyczyło fotoreporterów. Czy pan wtedy tworzył intensywnie, czy bardziej po prostu z doskoku jako coś, co ma być takim jakby lekarstwem na ten czas?
Ja przy okazji powiem, że ja uczyłem w tym momencie w szkole i tam miałem kontakt ze studentami, którzy też strajkowali. To był bardzo ciężki okres, nawet niebezpieczny. Już nie powiem, kim, co robiłem tak dalej w tym wojennym, bo to tak nie będę się chwalił, ale to strasznie dużo czasu zajmowało i człowiek musiał mieć taką odskocznię. No właśnie to, ta natura była takim miejscem, gdzie człowiek zaczął myśleć o, powiem dzisiaj, o właściwych rzeczach, czyli tych głównych rzeczach, czyli o świecie, o naturze, o człowieku, o tym, kim się jest i tak dalej, i tak dalej. Tu później był drugi cykl fotografii, przedmioty i obrazy, takie ambalaże, coś tego typu, gdzie dodawałem do zdjęcia obiekt. No to akurat jest drugie zdjęcie, jako obiekt, nie jako zdjęcie. Dlatego, że wtedy to zdjęcie beznamiętne czasami, czy takie nijakie, no nie do końca, nabierało dodatkowych cech, ubogacało się jeszcze w dodatkową treść. Taka trochę zabawa w znaczenie dodatkowe w każdej fotografii. Czyli sama fotografia nie jest w stanie opowiedzieć historii. Dopiero dodatek wzbogaca. Ale inaczej, bo może są fotografie, tak, tak, rozumiem, są, które mówią to, nawet i zbyt dużo. Że tutaj jeszcze w tym etapie pańskiej twórczości ta fotografia była pewną częścią. Bo później już w tych następnych cyklach będzie już takim elementem kluczowym. No tu się dochodziłem do swojej drogi. Tam jeszcze był. O, nie, to było. A tu już. Jeszcze było poprzednio. No już nie. Można po kolei lub nie lecieć. Dobrze, to idziemy po kolei. To jest już taki bardzo dojrzały okres. Tam miałem 30 parę lat. Właśnie stwierdziłem, że fotografia lepiej kłamie, niż mówi prawdę. Ale to kłamstwo jest szlachetnym kłamstwem, takim dobrym, nie wiem jak to można powiedzieć, albo zastanawiającym, poruszającym w nas pewną stronę zainteresowania, czym w ogóle jest ten świat, dlaczego my tak widzimy, a nie inaczej. Zaznaczam, że my widzimy świat poprzez nasze obrazy, czy czasami poprzez fotografię, ale głównie to, co mamy w sobie. Nie widzimy świata, bo nie jesteśmy w stanie na surowo to, co jest, bo musimy mieć pewną wiedzę i magazyn obrazów, żeby odczytywać sens i znaczenia. Stąd każdy, jak widzi nawet oczywistą rzecz i podzielimy się później między tymi dwoma osobami, co widzieli, to każdy powie co innego, czy prawie co innego. To była seria Obiekty niemożliwe, gdzie stwierdziłem, że zrobię takie zdjęcia, gdzie będzie to zagadką wizualną, czy to jest prawda, czy nie. No tu ten cień jest. To przyznam, że to zdjęcie dopiero po czasie ludzie odgadywali. No nie jak, no cień rzuca ogórek w kieliszku. Mówię, nie, ale ten cień spływa. Jest to niemożliwe od strony fizyki. No i tam te odwrócone obrazy, te dwie świeczki, dwie autentyczne świeczki, która się napali, druga też, ale już na jako oddaje cień. To były robione na planie fotograficznym bez żadnych manipulacji. Czysty plan, tak było na planie fotograficznym. Zresztą moja fotografia polega na tym, że ja lubię plany fotograficzne autentyczne, a nie z dodatkiem jakichś tam innych oszustw, tak zwanych, ale negatywnych. To jeszcze jest fotografia tradycyjna, analogowa, tak. Lub analogowa, jak to lubi nazywać. Dzisiaj w fotografii cyfrowej są oczywiście bardzo większe możliwości tworzenia. Także tutaj zrobienie tych obiektów niemożliwych było zupełnie innego rodzaju zabiegiem, było trudniejsze i było też paradoksalnie prawdziwe. Tak, ale no, jak jeszcze wtedy nie miałem tej wiedzy, że będzie taka cyfra, taka fotografia cyfrowa. Tu na przykład widzę błąd, który mogłem lepiej zrobić.
bo można, każdy teraz, jak patrząc na tą fotografię, osoby młode mówią, no tak, no to zrobił zdjęcie, przykleił do blatu od stołu i zrobił zdjęcie. Nie, to była autentyczna szklanka, która stała na tym stole, oszukanym stole, ale prawdziwym stole. Tu nie ma żadnego fałszu przedmiotów, tylko jest fałsz wizualny, fałsz perspektywy, o takich obrazów, jak Escher robi troszeczkę. Co fotografii jest to niezmiernie trudne, bo fotografia jest trudna do już takich manipulacji, jakie nie wiem, jak ktoś zna Eschera, to wie, na czym polega te niemożliwe schody, odwracone obrazy itd., itd. Fotografii to bardzo trudno uzyskać, chociaż można i wtedy jest coś ciekawego wychodzi na tych obrazach. To już zacząłem w takim lewitacji i jak pamiętam, te zdjęcia zupełnie były inaczej odczytywane przez ówczesnych ludzi, moich młodszych kolegów czy studentów, bo każdy się pytał, no dzisiaj jest to niemożliwe, no jak ty zrobiłeś takie cienkie druciki, te kamienie były lekkie, nadmuchane czy coś. Nikt od razu nie wpadał na ten pomysł, że to po prostu jest odwrócona fotografia, że te kamienie wiszą, a nie lewitują. Ale to jest właśnie sens i ciekawa strona fotografii, że ona jest szczera, ale pięknie kłamie. W ten sposób można powiedzieć. Ja myślę, że nas po prostu oczy oszukują. A to też fakt. Tam się coś po prostu wydaje. No, czyli wracamy do tego, że my mamy te obrazy w sobie i porównując do tego, co widzimy i widzimy normalnie, to jest normalna fotografia. Jak widzimy taką fotografię, to już jest coś innego. My chcemy wierzyć w to, co widzimy. Lub denerwuje nas, że coś nie jest tak. No, to jest inny cykl, to już jest seria portrety robiona w Arles, miałem tam roczne stypendium. Wspaniały pobyt. Też dzisiaj trzeba powiedzieć, że to był 90 rok, 89, 90, czyli przemów w Polsce. Jak to się stało? Że jak zostało w szkole podrzucone, bo już nie ci tak zwani z nomenklaturzy nie chcieli jechać na zachód, nie wiem dlaczego. I to takie zaproszenie na stypendium rządu francuskiego znalazło się w szkole. Nikt nie chciał tego zabrać, ja to chwyciłem. Znaczy, pojadę. Wybrałem na początku Paryż, tą fotografię na uniwersytecie, ja już nie pamiętam, jak się to nazywa, ale później stwierdziłem, że zwiedzę trochę Francję i wybrałem Arles. Wiedziałem o tej szkole, Narodowej Szkole Fotografii. No i tam wypisałem te wszystkie papiery, pojechałem, bo mi przyznali to stypendium rząd francuski. Ale pod warunkiem, że stypendium było na 3 miesiące tylko. Dla mnie był to długi pobyt. Ale pojechałem jeszcze przed wyjazdem do Arles, dyrektor Alain de Vergne, wspaniały człowiek, powiedział nie 3 miesiące, cały pełny rok. I byłem tam, siedziałem cały pełny rok, co pozwoliło mi na poznanie i tej kultury fotograficznej, wspaniałej francuskiej, pejzaży, miejsc ciekawych jeszcze z czasów rzymskich. To w ogóle jest inne miejsce na świecie niż Polska, bo o wiele starsze. To jest cykl portrety oparty o wycieczkę gdzieś tam w okolicach Prowansji. Było takie z IX-X wieku opactwo, które zajmowało miejsce na samym szczycie, nie z dużego pagórka, ale jednak na takim płaskowyżu i tam wkuwano w kamień te cele, w kamieniu te cele w górze, a groby były wykuwane na górze w postaci takich sylwet ludzkich. Mnie to zainspirowało, bo jeszcze tu nie ma tych zdjęć z portretów. Zrobiłem tym sylwetom wykutym w kamieniu portrety, tak jak się robi klasycznie. I to mnie zainspirowało do zrobienia już później całego cyklu inspirowanego tymi portretami. Każdy portret nosi swój tytuł. To jest Pielgrzym na przykład. Czy tutaj mamy te zdjęcia? Czy pokazać? No można, tak, jeżeli się... Ja może przyłączę teraz. O, to jest... To są te groby tam na górze po tej stronie. Widać w całości, a to jest już przeze mnie zrobione zdjęcie do tych portretów. Taki portret klasyczny, obcięty do pasa. No i później powstały te portrety z takim charakterze
inscenizowany o charakterze trochę takim wejście w pewien sakrum, to jest najświętszy, ale cały czas oparte o tą sylwetę, to jest stwórca, czyli rękawiczki, o coś, co jest obudową czegoś. Te puste doły w tych kamieniach były albo wypełnione wodą, albo były puste, ale sugerowały, że tam kiedyś był człowiek, czy tak, miały jakby trochę inny charakter. Dlatego te zdjęcia inscenizowane są złożone z takich pustych rękawiczek, czy wyciętych sylwet. To jest pielgrzym, trochę taki huzar jak ja. Najświętszy, Madonna. Demon, grzesznik. Niesamowite. Bardzo proste, symboliczne i zaskakujące też, bo praktycznie odrealnione są. No, takie symboliczne. To były pierwsze zdjęcia na złożonym przeze mnie scenarzu, jak wspomniałem, w studio fotograficznym z Bronem. Nie się męczyłem trochę. Miałem 2 dni na te zdjęcia, co było niewykonalne, ale udało mi się zrobić te zdjęcia w ten sposób. I one nawet, powiem, że cieszyły się dużym uznaniem. Tutaj tymi fotografiami, jak zobaczyli młodzi ludzie, studenci i także kadra dydaktyczna, to od razu urosły w ich oczach. I zupełnie inna była rozmowa później z nimi. I te zdjęcia były pretekstem, czyli ja wiem, zdobyły główną nagrodę Brona, czyli którą główną nagrodę był Sinar, który przywiozłem do Polski. Sinar Plan Film, na Plan Film, duży format, 4x5 cala. Wspaniały aparat. To też w sumie wykonywał Pan w jakim formatem, tak? Tak, te zdjęcia były w studio z też Sinarem robione. Światło ciągłe, tak? Światło fleszowe. Fleszowe, no to no nie było innego. No tak, ale z pilotem, tak, że mogłem sobie ustawić. No to muszę przyznać, że w 2 dni opanować technikę i wykonać tak wspaniałe prace. Gratuluję. To... No dziękuję. No. Ale to wszystko bagaż wiedzy, który nosiłem w sobie. No, tylko pewnie, że jakieś kwestie umiejętności, tak zwana smykałka techniczna, grała dużą rolę, ale wiedza przede wszystkim. No, praktyczna strona musiała być oparta o teorię, która musiała być. Tak, dlatego dzisiaj namawiam młodych ludzi, żeby dużo czytali. Dzisiaj jest prościej, bo jeśli robimy aparatem cyfrowym, to praktycznie po zrobieniu zdjęcia od razu widzimy efekt. Zresztą możemy mieć podłączonego laptopa i obserwować, jak pada światło. Zgadza się. I poprawiać. No, dlatego tutaj wielkie uznanie za tak szybką naukę. No to jest... Mało tego, jeszcze w studiu, jak już skończyłem pracę, przychodzili studenci z pierwszego roku. Ja się pytali, gdzie ten Sinar? Mówię, tu leży rozłożony. A może nam pan złożyć? Z łapą optyczną, obiektywy, miechy i tak dalej było osobno. No to są trudne aparaty, przyznaję. Nie jest łatwo. Ale wspaniale się robi zdjęcie. Arle Rock. Rock to jest w sumie i dużo, i mało, bo jak ktoś przychodzi uczyć się fotografii, mówimy mu, wiesz, rock to jest za mało, bo zanim obudzisz w sobie to coś, co spowoduje, że zaczniesz myśleć inaczej, patrzeć inaczej i na końcu tworzyć. Potrzeba minimum 3 lat, ale pan już był wtedy na pewnym etapie. No już byłem trochę ukształtowany, z małym dorobkiem, i byłem pedagogiem, więc miałem troszkę inny start. No, ja nie byłem jako student, tylko jako student, tylko jako słuchacz, także jako miałem tam fajny status, bo mi dyrektor pozwolił na wszystko. I na wycieczki, i na pracę w studiu, oczywiście w ramach reżimu szkolnego, uczestnictwo w wykładach. Biblioteka wspaniała na tamte czasy, kiedy ja z tej Polski obskurnej, bez żadnych czasopism fotograficznych, tam wyjechałem, tam spotkałem cały świat w bibliotece pism fotograficznych chociażby. Nabyłem wiedzę o wielu fotografach, które do tej pory noszę w sobie, która mi wiele pomogła w edukacji późniejszej. Także to był rok
intensywnej pracy, ale starczy. Czasem mówię, rok studiów powinien starczyć dla niektórych. No na tym etapie myślę, że rok to było tylko to szlifowanie diamentu. Wraca pan do Polski, no i znowu się robi czarno-biało, znowu robi się siermiężnie powoli, chociaż wchodzi już kapitalizm. I ten świat troszkę się zmienia. Jakie było miejsce pana wtedy w tej polskiej fotografii? Jak pan odnajdywał się w tym? Jeszcze jedno, że czarno-biała fotografia była jakby, jeżeli chodzi o te wyższy pułap, była uznawana na całym świecie. We Francji się głównie czarno-białą fotografię robiło. Były też kolorowe fotografie. Pamiętam taki fotograf Misrasz amerykański, wspaniałe zdjęcie, on jeszcze robił na Sibie chrom, to były duże powiększenia. W szkole mieli także cały sprzęt wspaniały do wywoływania, automat kompletny i do możliwości powiększania z negatywu czy z diapozytywu na papier fotograficzny dużego formatu. Ale nie chciał tam każdy robić, bo to było trochę, nie wiem, takie, ten kolor w tej fotografii analogowej był trochę taki fałszywy, taki nijaki, albo trudny do przeskoczenia jakby do swojej koncepcji. Zresztą francuska fotografia głównie jest oparta na czarno-białe, ta historyczna czy ta niedawna. No. Teraz faktycznie jest dużo koloru, ale zupełnie innego niż kiedyś. A jak ja się zachowałem w Polsce? No po prostu wróciłem. Zacząłem uczyć, pokazywałem te moje sposoby fotografowania, pokazywałem jak się fotografię podaje, jak się szanuje. Skąd, po co są białe rękawiczki, po co jest numeracja fotografii, po co jest paspartu i tak dalej, i tak dalej. Bo tego nikt w Polsce lub rzadko ktokolwiek wiedział, szczególnie młodzi ludzie. I teraz to daje efekty chyba w polskiej fotografii. Myślę, że tak, daje efekty, ale właśnie przypomniał pan, że brakowało tego podejścia do fotografii. Sami fotografowie jakby jej nie szanowali. Nie było numeracji, rzadko się zdarza. Ciężko w ogóle nawet przypomnieć, nie mogę sobie przypomnieć nawet jednej takiej fotografii z lat 70., 80., która miałaby oprócz pieczątki oczywiście artysty, czy tytułu i roku, informację, że ona jest limitowana. No, rzadko, to było rzadko. Ja się też spotkałem po raz pierwszy sposobem traktowania fotografii, numeracji fotografii, nakładu tak zwanego, bo to powodowało później cenę sprzedażną i tak dalej, bo jak się zrobiło 500 egzemplarzy, to wiadomo, że ta cena musiała bardzo zjechać. Ale jak się robiło na przykład 20 czy 10, to wtedy miało to swoją cenę. Tak, i mam nadzieję, że też kolekcjonerzy to będą doceniać, że to jest unikalne. Bo często słyszę też, że przecież tej fotografii można zrobić ogromne ilości. Ale dzisiaj to trochę inaczej wygląda w związku z cyfrą i drukiem cyfrowym, bo się oddaje ten plik do drukarni i w zasadzie jest identycznie taki sam, jeżeli zachowamy parametry papieru i tamtych wszystkich sposobów druku. I nie jest ważne, czy to jest pierwsza, czy dziesiąta odbitka, ale ważne, że jest podpisana. Tak. I autor decyduje, ile chce tych odbitek wykonać, a może ich bardzo dużo. Zresztą przy analogowej też mógł dużo, tylko że jak się papier zmienił, to już nie te same odbitki były. A były okresy, kiedy na przykład Kodak, wspaniały papier, ja na nim pracowałem, zniknął ze świata, przestano produkować. No i trudno było powtórzyć te zdjęcia, na przykład to w analogu na Kodaku, bo nie było. Czyli już takich samych nie będzie? Nie będzie, na pewno. A nakład jaki był? Ten nakład, wszystkie gdzieś zginęły, rozproszyły się po świecie. Zostały mi dwie zaś odbitki, tylko 30 sztuk. Ale z reguły to były 20, 15, może 10. Ja nie przesadzałem w ilości, zresztą nie robiłem tych zdjęć po to, żeby handlować z nimi, nie, chodzić gdzieś po sklepach, sprzedawać. Ja wolę zrobić dla siebie, podarować to zdjęcie komuś ewentualnie, albo jak ktoś bardzo chce, to sprzedać to zdjęcie za dosyć uczciwą cenę.
Dlatego też nie przesadzałem nigdy z ilością. Tam niektórzy robią 40 odbitek i wszystkie są numerowane. Ja z reguły robiłem odbitki do czasu, jak ktoś chciał, bądź ja potrzebowałem pokazać gdzieś na jakiejś wystawie. I to dochodziłem do 8 na przykład i już więcej nie robiłem. To teraz, teraz pomyślałem o studentach. 2 lata temu w trakcie mojego wykładu z fotografii wiekoformatowej, no w ogóle fotografia analogowa, dla nich to było zaskoczenie, mało kto na 50 osób, może z 5 miało jakieś doświadczenia właśnie z tego typu fotografią. I zapytałem, kto z nich robi odbitki. Okazało się, że na 50 osób może 2 zrobiły w życiu jakiekolwiek odbitki swoich zdjęć. Oni uważają, że... Ale w ciemni, tak? Pod pojęczalnikiem? Nie, w ogóle. Aha. Wydruki. Oni uważają, że fotografia żyje w internecie. W ten sposób. Instagram i tak dalej. Nie widzieli sensu w ogóle robienia odbitek. Więc to smutne. Fotografia jakby nasz jest świat. Robi zakręt i idzie w zupełnie inną stronę. I jakby tutaj kończy się historia fotografii kolekcjonerskiej. Być może, ale nie, to zawsze gdzieś tam wróci, to musi wrócić, bo no, jak ktoś kupi fotografię, bo chce ją mieć, co ściągnie z ekranu, zrobi screena czy coś innego, to bez sensu jest. Także ja myślę, że oczywiście nie jest to taki ogólny trend. Ja myślę, że ta grupa była nastawiona na fotografię cyfrową i to, co pokazują w internecie, bardziej się interesowali modą, fotografią mody, zleceniami komercyjnymi niż fotografią artystyczną. Zresztą pojęcie fotografii artystycznej jest, może wydaje mi się, niezbyt zrozumiałe dla każdego, bo często jest mylona z, po prostu z ładnymi zdjęciami, takimi pocztóweczkami ślicznymi w dużym formacie. Bo jest źle nazywana. Tak, ale tutaj właśnie w tym bogatym polskim języku nie ma. Zabrakło słów. Ja myślę, że fotografia artystyczna, można inaczej powiedzieć, że w każdej fotografii, nawet nieartystycznej, jak historia fotografii wskazuje, ukrywa się pewien geniusz, można powiedzieć. No, nie będę przytaczał teraz nazwisk, ale tak często bywa. Ja myślę, że fotografii dzisiaj przeszkadza ta jej masowość, ta jakby takie traktowanie, trochę takie widzę, idę dalej. Ja na przykład podziwiam ludzi, a to jest takim nagminną czynnością, że jak coś się dzieje jakiś na zewnątrz, to każdy komórkę łapie i filmuje to wydarzenie. Zamiast przeżywać je. Kiedy? Później na ekraniku. Tu jest wspaniała rzeczywistość. Zresztą takie to zdjęcie, wspomnienie z Arles, lekkie śniadanie francuskie, jest takim przykładem, że ja jakby nabywałem, czy łapałem wspomnienia z tego pobytu w Arles i później te zdjęcia tworzyłem już w studio na podstawie tych wspomnień. Bo jakbym sfotografował na przykład tutaj cyprysy i Mistral, no to był pejzażyk, a tak jest jeszcze coś więcej. Tu jest obiekt możliwy, czy też takie coś, nie, co wisi, co ulatuje. To jest bardzo ciekawe przeżycie w Arles. Mianowicie po pobycie w bibliotece, czy tam czytaniu, czy tam różnych zajęciach, ciężkim czasami dniu, lubiłem sobie wychodzić i obserwować zachody słońca w pejzaż. I miałem takie fajne miejsce na lekkiej górce, gdzie widziałem piękny horyzont winorośli czy oliwek, różnych takich pięknych, typowych roślin na Prowansji. Piękny zapach, piękne powietrze i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie, patrząc na słońce zachodzące, czuję z tyłu jakiś taki dreszcz lekki,
oglądam się, a tam drugie słońce. To było akurat, nie wiedząc o tym, trafiłem na zaćmienie Księżyca. Kiedy te trzy obiekty, Ziemia, Księżyc i Słońce, zrównują się prawie w jedną linię. Księżyc wtedy świeci bardzo jasno, jest taki sam duży jak Słońce, jeżeli porównać niedosłownie. A ja się wtedy poczułem, siedząc na tym wzgórzu, jak jakiś, nie wiem, Stwórca, Bóg, czy tam może dotknąć jednego i drugiego i trzymać te planety prawie że w ręku. To było niesamowite przeżycie. Jeszcze ten pejzaż prowansalski. To było jedno z wspaniałych przeżyć, które tam miałem w Aro. Dlatego też powstało zdjęcie, Mały Uniwers. Czyli mamy Ziemię, Słońce i Księżyc. A tak się zastanawiam, brakuje człowieka. Nie ma... Często słyszę od fotografa, że jeśli nie ma człowieka na zdjęciu, to ono po prostu jest puste. Brakuje, że człowiek jest i energią, i historią. Pana nie ma ludzi. Rzadko, bardzo rzadko. Rzadko. W późniejszej twórczości znajdziemy pewne elementy, ale nie czuł pan potrzeby po prostu wprowadzania człowieka na swoje, do swoich zdjęć? Nie. To jest taka prosta odpowiedź, bo jak jest człowiek, trzeba nawiązać z nim dialog. To znaczy, ja lubię rozmawiać i często przecież kontaktuję się z ludźmi, mam swoich przyjaciół i fajnych ludzi, ale kiedy pracuję w pracowni, to lubię samotność. Ciszę, samotność, spokój, nie ma prawa nikt wejść, mi przeszkadzać. Dlatego nie lubię portretu. Zresztą portret jest bardzo trudną techniką, bo trzeba wejść w tego drugiego człowieka. Albo trzeba go opanować, stłamsić, żeby on był taki, jak ja chcę, albo wręcz odwrotnie. Trzeba mu zrobić na wszystko i ja tylko koryguję pewnymi momentami, kiedy chcę go sfotografować. A po co mi to? Dlaczego? Ja nie jestem portrecistą. Wolę konstruować światy wymyślone, światy moje własne, wdobyte z moich wnętrz, z mojego wnętrza psychicznego. I teraz przerwa na reklamę. Właśnie powiemy o wystawie. Wystawa ma tytuł Cisza. Tu mam zaproszenie. Myślę, że... O, może teraz będzie lepiej widać. Światło się nie odbija. Bardzo ważna rzecz to jest album, który będzie można kupić tak przy okazji wystawy. Polecam. Z pracami i bardzo ciekawymi opowieściami. O, właśnie otworzyłem nawet teraz na tej historii Zaćmienie Księżyca na wzgórzach, jak powstało właśnie to zdjęcie, pomysł na tą pracę. Moi drodzy, rozkładówki. Mieć to wydawnictwo. Bardzo ciekawie jest wydane, także polecam. Pozycja obowiązkowa w trakcie fotofestiwalu w Łodzi i odwiedzenia tutaj tej wystawy. Jaka jest cena albumu? Promocyjna cena, o ile się nie mylę, na wystawie będzie 120 zł. Grosze. Nie, naprawdę na dzisiejsze standardy to nie jest dużo. A później będzie droższa po wystawie. Nie wiem. Trzeba brać. To znaczy ja tutaj nie wyceniam tej książki, bo zajmuje się tym fundacja. I moi studenci, byli studenci, którzy prowadzą tą fundację, świetni graficy, świetni fotografowie i dzięki nim ten album powstał przy ich pomocy. Fundacja 19 Rzek jest w Łodzi, taka świetna fundacja, która właśnie zajmuje się fotografią, kolportażem fotografii, wydawaniem albumów i tak dalej. Świetnie, trzymamy kciuki. Polecam. Oby jak najwięcej udało im się zrobić dla polskiej fotografii. Ja jeszcze mam jedno wydawnictwo, które dzisiaj właśnie przyjechało do mnie w paczce. To jest katalog wystawy z Wrocławia. I on jest do kupienia w internecie. Jak poszukacie, znajdziecie. Jest o wiele tańszy. Myślę, że do tej książki jest świetnym uzupełnieniem. No to jest katalog, a nie album. Tak, to jest katalog. Tak, wystawy we Wrocławiu. Ale bardzo, bardzo ciekawy. Dużo fotografii i
fantastyczne teksty autora Marka Śmiecińskiego i Adam Sobota, Manfred Bator i jeszcze... Nie pamiętam kto. Tak, o wszystkich. Chyba wszystkich. Tak, cztery osoby. Bardzo fotogen Wrocław jest ta wystawa. Kiedyś to była galeria prowadzona przez Jerzego Olka, świętej pamięci. Nazywała się Foto Medium Art. Też tam uczestniczyłem, brałem udział w tych wszystkich spotkaniach z Jerzym Olkiem i z artystami, z Ludwińskim i tymi wszystkimi ciekawymi osobami. I tam miałem wystawę jeszcze dawno temu. Tak potocznie nazywany Domek Romański, tak? Nie. To był Jerzy Olek, a jak to? To ta galeria. Domek Romański, zrozumiałem. Tak, Domek Romański, ale galeria się Foto Medium Art nazywa, tak. Byś tego znała. Dobrze, wracamy do zdjęć. Ja już szukam następnego cyklu. Chwileczkę, muszę znaleźć, gdzie my jesteśmy. Seria Cywilizacje jako liczba mnoga, bo nie każde zdjęcie ma ten sam tytuł, czyli razem stanowią cywilizacje różne. Różne inscenizacje, budowane obiekty w postaci tych latających jakby cepelinów czy jakichś dziwnych rzeczy. Wróciłem tutaj a propos dzieciństwa, wróciłem tu do snu z dzieciństwa, bo on bardzo dobrze go zapamiętałem przez i teraz jeszcze pamiętam. Dlatego to jest podział na dół i górę. Dół jako coś fizycznego, gdzie się dzieje jakaś, nie wiem, walka, jakaś konfrontacja i góra, gdzie jest idea. Coś leci, ale nierealnego. Myśli i tak dalej. I miałem taki sen kiedyś, no nie chcę dosłownie przytaczać, że mi się śniła zielona trawa. Na tej trawie kości bielone, więc zielona trawa. Białe kości leżą i ja tak do góry patrzę, a tam ktoś w mandorli coś do mnie mówi, to Niemca. Czyli w tym otoku. To był taki trochę sen, może pod wpływem lekcji religii, nie wiem czego, ale miałem taki sen. Ale to jest jakby takie wejście w dwa światy. Wymyślony idea żyjąca gdzieś w naszej głowie i fizyczny świat walki dwóch, trzech, czterech składników, nie wiem, wrogich sobie, no, w ten sposób. Dlatego cywilizacje. No te cepeliny wydają się takie złowrogie. Autentyczne. Bez komputera. Tak, bo właśnie ciekawostką jest, że ten, który teraz oglądamy na zdjęciu, stoi tuż za kamerą. Dlatego choćby z tego powodu, żeby obejrzeć te obiekty, musicie tutaj przyjechać, bo fotografię oczywiście możecie obejrzeć w albumie, w internecie. I niby teoretycznie jest to samo, ale prawda jest taka, że zobaczenie prawdziwych odbitek w dużych formatach to jest zupełnie inny odbiór. Kompletnie inny. Kompletnie inny. Szacunek po pierwsze dla autora, ja już mówię o sobie. Szacunek dla siebie samego, czyli tego widza, ponieważ jak mamy kontakt z autentyczną odbitką, cyfrową czy analogową, nieważne, powiększoną, odpowiednio oprawioną czy dobrze podaną, to jest taki tak zwany intymny kontakt z tym dziełem, z tą przestrzenią i z tym płaszczyzną takiego dziwnego świata. Nigdy tego nie odda internet, nigdy nie odda reprodukcja, najlepsza nawet, tylko informacja jest, jak to wygląda zewnętrzna. Także zachęcam Was, kochani, do oglądania wystaw i autentycznych odbitek czy autentycznych obiektów na wystawach. A tutaj właśnie sześć prac, które obejrzeliśmy, jest obok tego obiektu. Możecie stanąć, zobaczyć całość w dużych formatach i poczuć niesamowitą energię tych prac. Idziemy dalej, bo ten czas nam pięknie płynie, mamy właśnie godzinę. Niewiarygodne. Następny cykl, który uwielbiam.
Już mamy. Hotel Europa. Jako wspólny tytuł dla całego cyklu 6 fotografii, a powodem była wystawa w Brotfabrik w Berlinie. Taka świetna kuratorka, Inka Szubę, pamiętam, zaprosiła mnie między innymi i różnych artystów ze świata, a w tym momencie wybuchła wojna w Jugosławii. Strasznie się tam mordowali, to wspomnienia dzisiaj od razu mi się kojarzą z Ukrainą. I to był cykl, gdzie zacząłem taką pierwszą fotografią, gdzie są takie dwa skorpiony. Jeszcze może dalej pójdziemy. O, to i inne. I tu zrobiłem jakby takie wejście w ten Hotel Europa. Hotel Europa był hotelem w Jugosławii, który, nie wiem czy był zbombardowany czy nie, ale był takim symbolem Europy, która nie reaguje na tamten świat, który się zwalcza, który ginie gdzieś. Ludzie giną i tak dalej. I to zdjęcie było takim pierwszym zdjęciem do tego cyklu, je wysłałem do Berlina, ale później stwierdziłem, że świat posiada więcej takich negatywnych jakichś obszarów, gdzie trzeba to, niekoniecznie z wojną związanej, że trzeba to pokazać. I dlatego powstał cykl Hotel Europa i każde zdjęcie ma osobny tytuł. To na przykład dwie teorie nieśmiertelności duszy. Na dole są 44 gimnastyczki na łonie natury, egocentryk, egoistka, podtrzymanie sensu stworzenia świata, Arka Pokonanych. Fantastyczne. To był czas wojny w Jugosławii. Ja byłem zszokowany wtedy, że może się to coś takiego dziać w Europie, która wydawała mi się bardzo cywilizowana, świadoma. Niestety. Dzisiaj mamy Ukrainę i niczego nie nauczyliśmy się. To, co się dzieje, ludobójstwo jest szokujące. Wielu fotografów, też wielu artystów nawiązuje teraz do tego konfliktu zbrojnego, w sumie do tego ataku. Nie jest to w sumie zwykły konflikt, tylko to jest napaść bestialska, brutalna. Mamy też wielu ludzi z Ukrainy, którzy przyjechali do nas schronić się. Ja mam wspaniałą studentkę w studium z PAF-u, która pochodzi ze Lwowa, jest wykształcenie architektką, ale też świetną artystką, fotografką. Czy pan spotyka ludzi, którzy są właśnie stamtąd, z Ukrainy? Ja mam takie wrażenie, że to jest jakby troszkę inna kultura. Inny sposób patrzenia na świat, inny sposób myślenia, bo przede wszystkim jest inny sposób wychowania. Bo my jesteśmy troszkę wychowani w takim poczuciu jednostki, że ja, a tam często jest powtarzane, że wy to w Polsce tylko ja, a nie my. Bo my razem możemy więcej. I zupełnie inny sposób właśnie tworzenia, patrzenia na świat. Czy spotkał się pan z tym, może wśród studentów, albo czy w takim odbiorze sztuki, której mamy dosyć sporo teraz. Ale tym ja? Nie, tym właśnie innym patrzeniem, nie ja, tylko właśnie takim patrzeniem wschodnim, takim właśnie takim zbiorowym. Ukraińskim, może wschodnim to może są inne konotacje. Tak. Wschód jeszcze ogromny, daleki, ale ja miałem, jeszcze jak uczyłem niedawno, to miałem studentkę z Ukrainy. Jak się nazywała? Boże, nie pamiętam. Musiał zerknąć na listę. I studentkę z Białorusi. Wspaniałe dwie dziewczyny, które no, były w tym czasie, jeszcze nie było wojny, były w tym czasie takie troszkę zalęknione na obczyźnie, że ja to rozumiem świetnie, ja się tak samo czułem we Francji, jak byłem, ale akurat ta studentka z Ukrainy przyjechała, kiedy były te wydarzenia na placu, już nie pamiętam,
te pierwsze wydarzenia, kiedy strzelano do tych młodych ludzi. Na Białorusi, tak? W Ukrainie. Kijowie. Na Majdanie. Tak. I one przyjechały i bardzo zbuntowane były, pokazując właśnie te zdjęcia i później transformując je na jakąś tam własną wypowiedź artystyczną. Ja myślę, że tu się mało różnimy w stosunku do... Jedyna jest różnica, może powiem to na plus dla Ukrainy, że oni są bardzo konkretni, jeżeli chodzi o cel, który chcą zdobyć. To chyba tak, mało ich znam jeszcze, ale jak ich paru poznałem, to chyba na tym to polega ta różnica między Polakiem a Ukrainem. Im to zazdroszczę, że są tacy. Wspaniale, bardziej bezpośredni. No i jeszcze jedno zauważę, bo podziwiam ich, bo na przykład kiedyś wracałem w tym czasie, jak była ta ucieczka ludzi, jakby rozpętała się ta wojna, wracałem i na dworcu w Warszawie właśnie siedziałem. Patrzę, taka siedzi kobieta, oparta na centralnym o jakiś słup, troje dzieci, gdzieś w różnym wieku, ale 7, 8, może 10 i kosz taki plastikowy z kotem. Jak ci ludzie, mając tyle tragicznych rzeczy, zresztą no widać, bo wywożą te koty, trzymają na rękach, chcą je uratować. To jest dla mnie najwyższy rodzaj ludzkiego odruchu, bo oczywiście no, każdy uratuje dziecko i tak dalej, bo to trzeba to zrobić i ma całe szczęście, że ma także inne cechy w tym wszystkim ludzkie, ale zwierzę wielu ludzi nikt nie traktuje poważnie, no, że odrzuci i tak dalej, niech sobie żyje, jak przeżyje to dobrze. I podziwiam tych Ukraińców z tego powodu także, no, że oni mają do tego taki stosunek wspaniały, bardzo ludzki. Bardzo ludzki. Zabrali to zwierzę, bo ono jest im bliskie. No. I do wyboru wezmą albo jakieś rzeczy, które można kupić, nie kupić, ale tej miłości zwierzęcia, z którym żyją może już ileś lat. Wspaniałe. Przynajmniej ja chyba bym zrobił tak samo. Ja też. Tylko obym nie miał tej okazji. Abyśmy nie mieli tej okazji. Tak, tak. Idziemy dalej do fotografii. Thanatos. Tutaj troszkę złudzeń optycznych. Troszkę inaczej niż wcześniej. To jest anamorficzne obrazy, o inaczej można. To jak właśnie jest takie widzenie jednooczne, z jednego punktu widzenia, czym jest fotografia. Wybiera się zawsze jeden punkt i ten jeden punkt, to jedno oko zawsze decyduje o tym świecie. Tu trochę się zabawiłem Weschera i właśnie w ten anamorficzne obrazy, gdzie dopiero z jednego punktu widzenia można było czytać to zdjęcie. Zdjęcia były także, już nie teraz, nie dzisiaj, opatrzone także obiektami, autentycznymi obiektami, które były budowane na planie fotograficznym. Plan fotograficzny to jest na początku mało, później idzie trapez coraz więcej. I to było tak zrobione właśnie, że te obiekty w różnych miejscach ustawione w przestrzeni na stole dopiero z tego jednego punktu widzenia tworzyły ten obraz zrozumiały dla widza. Dlatego też obiekty też miały inną trochę cechę niż fotografię, ponieważ widz szukał tego punktu widocznego na fotografii. To było coś takiego zabawne, bo niekiedy nie można było znaleźć, bo to także zależało od dystansu, nie tylko od punktu widzenia. A Thanatos, no, w okresie czasu stwierdziłem, że moi przyjaciele gdzieś odchodzą. Nie dlatego, że umierają, ale gdzieś zmieniają miejsce zamieszkania, albo po prostu się zmienia im charakter i już nie są nie ci sami. I dlatego Thanatos, on i ona, czyli podzielony na kobietę i mężczyznę. No, zresztą Thanatos, sam Bóg śmierci, u nas bogini śmierci, śmierć ona. To dlatego też jest podzielona on i ona. Niesamowite są te prace. Ja tak patrzę właśnie na to, gdzie z prawej strony na dole to jest rysunek, tak? Tak. No muszę przyznać, że pańskie umiejętności plastyczne
zadziwiają mnie, bo tą dłoń też Pan wykonał sam. Wszystko. Cóż, moi drodzy, trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby... Pasji, zapału, bo to ja z przyjemnością na to robię, lubię robić, a mnie lubił, to w ogóle tego nie robił. Tak, oczywiście. Dlatego nie tylko czasu. No i to jest właśnie ta tytułowa cisza. To jest praca w studio, praca pomysł, czyli na początku rysunek, potem obiekt, stworzenie każdej części. Tak jak tutaj w tym Thanatos też odpowiednie ustawienie, oświetlenie. I na końcu jest fotografia. A na końcu jest wyobraźnia. Tak, jest, ja żartuję trochę. Ale fakt, no ja dlatego, że potrafię rysować, posługuję się ołówkiem czy piórem. Lubię się ślęczyć i myśleć przed kartką, najpierw białą, a później zapełniam liniami. Ta koncepcja się spełnia. Ja często mówię studentom, słuchajcie, rysunek jest dużo szybszy niż fotografia. Z takiego powodu, że na fotografię muszę albo szukać czegoś, jakiegoś momentu decydującego, albo szukać miejsca, albo szukać przestrzeni. A jeżeli chcę to inscenizować, jak fotografia inscenizacji, to dobrze jest zrobić rysunek. Coś takiego jak w filmie, layout się robi, plan fotograficzny do filmu, czy inscenizacja jak w teatrze. Kompletna fikcja, ale jakże wspaniała. Później powstaje prawdziwy obraz w cudzysłowie. Myślę, że każdy chciałby tak ładnie rysować. Nie w tym rzecz. Ja też mówię, że rysować każdy potrafi. Kwestia troszkę pewnych umiejętności, przełożenia na rękę pewnych możliwości poruszania tą ręką według moich założeń. Ale ja nie robię rysunek jako sztukę, tylko robię rysunek jako projekt do fotografii. To jest kompletnie coś innego. Ale te rysunki też możemy obejrzeć tutaj na wystawie. A rysunki, no też są rysunki jako pewien element całości. Są bardzo ważne. Pokażemy teraz następny cykl, Utopie. Są też zdjęcia, zaś w Warszawie pokazywałem na wystawie, ale jakoś zdjęcia mają mniejszą siłę niż właśnie te pokazywane obiekty. Tu fotografia troszkę, chociaż tu jest, widzimy na ekranie fotografię, też jakąś daje iluzję fajną, ale tak, wolę obiekty. Parę metrów od nas jest oryginalny obiekt i muszę przyznać, że no, inaczej się na niego patrzy. Nie wiem, czy uda mi się Państwu pokazać. Ja spróbuję w tym momencie włączyć drugi aparat. I to uruchomić. O. No tam są detale, sznureczki, kamyczki, patyczki i tak dalej. Tak. Jest to taki wszechświat, który skonstruowany przeze mnie, zresztą w oparciu o pewne niekiedy legendy. Taki jest Flammarion, zamieścił w jakimś wydawnictwie podróżnika, który przenika głową przez sklepienie niebieskie. Nie wiem, czy to możecie odnaleźć, wpisać Flammarion, to hasło. Jako młody człowiek, dziecko jeszcze, strasznie chciałem dotrzeć do tego krańca świata. Przejść przez horyzont i zobaczyć, co jest po drugiej stronie tego sklepienia. A tam były jakieś konstrukcje, jakieś machiny. I to właśnie było oparte także o ten świat marzeń, tę utopię, konstruowanie własnych wszechświatów. Pokażę jeszcze tutaj fotografie, jak wyglądają. Ale ponownie zapraszam na wystawę, aby obejrzeć oryginały. I jeszcze raz do początku. Dobrze, za chwilkę idziemy do następnego cyklu. Nielot.
To ciekawe, bo obiekt będziecie mogli Państwo zobaczyć, oczywiście fotografie w bardzo dużych formatach. Jaki to jest format w ogóle zdjęć? Tego nielota tu nie pokazuję. Bo dwa razy w Łodzi pokazywałem tego nielota, więc stwierdziłem, że lepiej inne pokażę. To był poziomy, dosyć duży, gdzieś chyba miał, ja wiem, 1,80 m, może nawet prawie 2 metry poziomu długości. Czyli w zasadzie prawie w skali 1:1, jeżeli chodzi o obiekty umieszczone, czy ręka, czy noga. I nielot. No, nielot oparty był o taką legendę z kolei, nie legendę, autentyczna rzecz, która się wydarzyła, krawca francuskiego na początku historii lotnictwa. On chciał zbudować czy uszyć spadochron. A że był krawiec, więc uszył ten spadochron na podobieństwo trochę takiego płaszcza. I chciał udowodnić, że on skuteczny jest i może skoczyć z jakiejś wysokości. Odradzono mu to, ten czyn, ale on skoczył z wieży Eiffla i niestety skończyło się to bardzo smutne, bo się wbił na głębokość do 500 centymetrów w ziemię. Ale ja podziwiałem ten czyn jego, bo on był zapalonym człowiekiem, który poświęcił życie w stosunku do swojej idei. I to jest mało takich dzisiaj ludzi, jest, bo w ogóle ich nie ma, żeby poświęcić swoje życie w imię jakichś tam własnych marzeń. I dlatego ten nielot, czy nie lot, chce polecieć, ale nie może ulecieć. I to są cztery fotografie, które są właśnie zrobione, jakby idą do środka w ten sposób. Że są jakieś dwa dyptyki, w ten sposób można powiedzieć. Nielot i obiekt, który jest mobilnym obiektem. Ale tu go nie mamy. A, tryptyk ze szczurami. Też mamy tutaj szczury nawet jako obiekt. To jest taka fajna historia związana z moimi studentami. Wtedy to był rok. 2012 chyba, 12, czy może, właśnie musiałbym zobaczyć, jaka jest tam data. Wystawę, którą organizowałem dla studentów, właśnie też w tym samym miejscu, w tej galerii, z filmowej szkoły studentów. Wybrałem pracę z nimi, razem tworzyliśmy pewną koncepcję wystawy. Rozmieściliśmy to w tych właśnie salach. Ale w pewnym momencie mówię, a panie profesorze, gdzie ma pan swoją pracę? Mówię, jak to gdzie, to wy bierzecie udział. Nie bierzemy udziału, musi pan profesor też zrobić jakieś zdjęcie. I zrobiłem im szczury, taki tryptyk ze szczurami. Dosyć duża fotografia z obiektem. To było pokazywane w tamtej górnej sali, tam gdzie jest teraz cisza. I szczury będą do obejrzenia oczywiście. Tak, są. Stoją, tam, przy wejściu, stoją, witają. Zapraszają. Na dalszą część. Nie gryzą także. Nie gryzą, są bardzo łagodne. Polecam, bardzo ciekawa praca. Słyszałem, że było wiele różnych teorii na temat szczurów, że to wyścig szczurów, że to... No to każdy indywidualnie odczytuje to. No, dla mnie jest to, jakby szczur jest bardzo inteligentnym stworzeniem. Właśnie trochę pokrzywdzonym, tak jak wiele innych stworzeń, jak koty, gdzie tępiono, palone i tak dalej swego czasu. Szczury tępi się do dzisiaj, może z jakichś tam racji praktycznych, ale to są stworzenia też zasługujące na jakiś szacunek. A poza tym bardzo mądre, inteligentne. Nigdy nie miałem szczura, ale wiele osób mających szczury opowiadały mi, że to są wspaniałe stworzenia dorównujące psom inteligencję. Być może. Ale szanuję jako to był szczury, który rozwiązują pewien problem między sobą. Też można różnie to odczytywać. Ja miałem w pracowni w Warszawie właśnie szczury, no i dowiedziałem się od pana z deratyzacji, że no, mam arystokrację, ponieważ były piękne, rude, takie szlachetne. Hodować. Aż mi było ich żal. Tylko ten zapach. No to. Dobrze, to
sumie to zbliżamy się ku końcowi, bo seria covidowa. Ale... A, tutaj, tu. Nie mamy serii covidowej. O, to rysunki. Zobaczmy, teczka rysunki. Rysunki są bardzo ciekawe, wyjątkowe, razem z opisami. I... Tak, bo to są notatki, jak mam oświetlić, jak zrobić, z czego i tak dalej. Te rysunki, jak jeszcze raz mówię, nie powstały dla samych rysunków, tylko powstały do fotografii. To zupełnie jest inny sposób rysowania i myślenia. Tu jest też ten stwórca, który tam widzi, można było zobaczyć na zdjęciu. Demon, oświetlenie, cień, to już wszystko się... Wiele lat nie notowałem pomysłów. Jeśli zostawały w głowie, tworzyłem. Jeśli uleciał, po prostu myślałem, los tak chciał, nie ma. Od roku, może dwóch lat, prowadzę taki właśnie zeszyt pomysłami, zapisuję to ołówkiem. Nie wiem dlaczego uparłem się, że chcę zapisywać to ołówkiem, że można coś poprawić chyba. Może dlatego. Tylko, że mam troszkę z tym problem, ponieważ jak je zapisuję, to potem już nie chcę do nich wracać. Ciekawe. Chociaż ostatnio ale to się, trzeba spróbować. Muszę przejrzeć ten zeszyt i odkryłem tam masę. Muszę przyznać, że stwierdziłem, że jest tam bardzo dużo dobrych pomysłów i powinienem je zacząć realizować, więc możliwe, że przełamię tą swoją jakąś niechęć do tego, co zapisałem i oswoję się z tym, stworzę coś z tego, ale osobiście bardzo też polecam, zapisujcie pomysły, bo te pomysły przychodzą w bardzo nietypowych momentach życia. Czasami jest tak, że budzimy się rano, był świetny sen. Warto go zapisać i tak, później już nie ma, ginie gdzieś. Ale to rysunek, na pewno widzieliście gdzieś scenopis, taki typowy filmowy rysunek, gdzie się zaznacza paroma kreskami w kadrze. Kadrze jest najważniejszy. Rysunek do fotografii musi być umieszczony w kadrze, czyli w prostokącie, później ważne, ale w kadrze. Nie można rysować gdzieś tam obojętnie na krawędzi tego pomysłu. Musi być kadr. Bo fotografia jest kadrem. I dlatego też rysunek powoduje to, że ten pomysł jest już uwieczniony, zanotowany. Już się narodził, mówiąc dosłownie. Jest pewnym spełnieniem, chociaż w postaci szkicu, nawet prymitywnego, niekoniecznie takie, jakie ja robię, ale to wtedy, jak się wraca do tego, czy jak realizuje to zupełnie już z innej płaszczyzny w to wchodzimy. Realizować rysunki, proszę zanotować najpierw. Się szybko robi się, ma fajną wenę w ciągu dnia. Pomysły przychodzą i co mam, kurczę, no. Iść do studia, jak się czasami mi nie chce, albo nie ma pod ręką studia. Więc rysuję, zbieram te rysunki, a później je odtwarzam. Nie wszystkie, bo nie wszystkie rysunki, ten na przykład nie zrobiony. Nie, tylko jak narodził się pomysł jeszcze w Arlo, bo to były pomysły w Arlo robione, portretów, tak. Tak, to w sumie ciekawe, że pomysł, który powstaje 20-30 lat temu, może poczekać i zostać zrealizowany później, a gdybyśmy mieli go tylko w głowie. Nie, to zginie, to nie ma, to tego już go nie ma. Już go nie ma, tak. Zniknąłby powolutku, powolutką. Ja jeszcze zapytam o sprawy techniczne, bo był czas Sinara, fotografii tradycyjnej i przyszedł moment też tej fotografii cyfrowej. Pojawił się też kolor. Może zacznę od tego koloru, bo kolor przez wiele lat nie był potrzebny. Nagle pojawił się, tutaj za naszymi plecami mamy maski, które są bardzo kolorowe. Ostatnio, parę miesięcy temu na
wystawie w Starej Galerii SPA w Warszawie pokazał pan pracę bardzo kolorową, powiedziałbym wprost żywą. Co to było? I, teraz jak pokazałem, tak? Aha, to była praca. Wystawie na 75-lecie. Moja lekcja anatomii. Tak. Z takimi częściami ciała. Czy kolorowa, fakt? Zastanawiam się, skąd potrzeba tego koloru? No to jest pytanie dziwne. No, tak samo mówiliśmy, że fotografia czarno-biała to jest ta, która była kiedyś. Bo kolor, sam robiłem też kolor, pamiętam na Ilfochrom. Sam wołałem, specjalnie kupiłem procesor i tak dalej, i tak dalej. Ale nigdy ten kolor nie był tym kolorem, który ja miałem w sobie i który widziałem. No, był bardzo blisko, można powiedzieć, że można było zrobić odbitki. Ale ten kolor był kompletnie inny. Nie wiem, na czym to polegało. Nie mogłem ani podbić kontrastu, tak jak co się dzieje, ani trochę złagodzić ten kontrast właśnie, bo jest za mocny. A dzisiaj jest to możliwe w bardzo łatwy sposób. Trudno to było uzyskać pod powiększalnikiem, wkładając diapozytyw, czy nawet negatyw kolorowy, bo zawsze wychodziły jakieś przefarbienia, jakieś inne takie niedobre skutki. Nie podobała mi się ta fotografia i dlatego robiłem czarno-białym. A teraz dzięki temu, że jest cyfra, mogę bardzo precyzyjnie wejść w kolor i w pewne niuanse tego koloru. To znaczy nie dosłownie traktować kolor, że coś jest zielonego, bo to jest drzewo. Czasami przechodzi się tą barierę dosłowności. Właśnie dzięki fotografii cyfrowej wchodzi się w pewien symbol, jako kolor, jako symbol. Jako coś oddziałującego na mnie, a niekoniecznie mówiącego, że jest zielony. Dobrze, a jeszcze do tej fotografii cyfrowej nawiążę, bo często słyszę, że no, cyfrą to już nie jest tak artystyczne. Dlaczego? No bo jednak chociaż w latach 70. Mówiono, że ta fotografia jest bardzo mechaniczna. W tamtych czasach no, nie było fotografii cyfrowej. Brakuje tego ducha właśnie unikalności. To w czasach fotografii cyfrowej już w ogóle ta fotografia stała się bardzo mechaniczna, bardzo taka sztuczna i nie ma tego pierwiastka ludzkiego, którego mieliśmy choćby w ciemni, że każda odbitka mogła być inna, ponieważ ten niuans, często się nawet o tym teraz mówi przy fotografii kolekcjonerskiej, że jeśli ta odbitka jest zrobiona ręcznie, chociaż może leżeć 10 obok siebie i widać, że one są praktycznie takie same, no bo zrobił to profesjonalny fotograf i wiedział, jak to zrobić, to jednak mówi się o tym takim dotknięciu tej ręką artysty, a fotografii cyfrowej, no to jest jednak wydruk. Ja się trochę śmieję z takiego traktowania fotografii, bo to jest właśnie takie potwierdzenie, że fotografia nie jest sztuką, czy musi być coś artystycznego, czy unikatowego. Ten ślad manualny musi być, to wtedy jest sztuka. Nie. Dzięki fotografii mamy wgląd w koncepcję, jak w konceptualizmie. Nie w tę materię malarską, czy jakimś takim innych technikach szlachetnych. Niektórzy robią, podziwiam to, bo to się im wydaje, że to jest wtedy sztuką. Zresztą fotografia przeżywa kryzys swego czasu, piktorializm tak zwany, kiedy nie była uznawana, dopiero później weszła do sztuki, kiedy zaczęto robić fotografię ostrą, rzetelną, dokumentalną i tak dalej. A te wszystkie przetłoki bromoolejowe, co tam jeszcze te inne techniki, to już teraz na głowie nie ma, są tylko takim potwierdzeniem, że my, a tam się to od razu widzę, jak na mnie wskoczą różni ludzie, że to jest po prostu taka próba wejścia w coś artystycznego, a nie fotograficznego. Dla mnie, mówiąc krótko, fotografia jest myślą, koncepcją. My przechodzimy przez obraz fotograficzny lub obraz fotograficzny trafia do naszej świadomości, do naszej pamięci, wrażliwości i wtedy zaczyna się coś dziwnego dziać. A obraz malarski no jest fakturą, jest kolorem farb, gestem
artysty i to się czuje i bardzo dobrze tak jest, ale w fotografii tego nie ma. To po co mamy szukać jakiejś emanacji, dotyku czy czegoś, skoro to jest niepotrzebne? Ja mogę tu podyskutować na ten temat. Zresztą szanuję te wszystkie postawy. Liczyłem na taką odpowiedź, bo tak naprawdę nie medium jest tutaj najważniejsze, tylko właśnie ta myśl. I bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Półtorej godziny, tak jak to jest strasznie dużo. Więc na koniec pozwolę sobie zrobić taką panoramę dla Państwa wystawy. Zobaczycie po prostu fragment wystawy, bo nie da się pokazać całości. Mamy tutaj jeszcze piętro, jest jeszcze jedna sala obok, także musicie przyjechać, żeby poczuć, zobaczyć i koniecznie. Wystawa jest zrobiona przez panią kurator Dominikę Pawełczyk przy dużym jej udziale i będzie także spotkanie ze mną i z panią kurator, jeszcze może tam jakąś osobą, oprowadzanie po wystawie. A kiedy to muszę zajrzeć do telefonu? Warto śledzić PhotoArt Festival. Myślę, że tam będzie informacja. Tam będzie na pewno. Także na stronie PhotoArt Festivalu znajdziecie tą informację. Ja już bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Za możliwość wypowiedzenia. No i dziękuję Państwu za. Nie wiem, kto tam siedzi po drugiej stronie, ale mam nadzieję, że ktoś się da. Tak. To w tym momencie sięgam po mój następny aparacik i pokażę Wam parę prac. Co chwilkę się przełączę. O, jest. To z tym pójdzie? Może włączę tego Nielota? Tak, bardzo proszę, o Nielota. Zobaczcie Państwo maszynę Nielot. Tutaj za aparatem są właśnie obiekty. Tamta sala zamknięta też do obejrzenia. Tam w głębi. Nielot. A za Nielotem na samym pod nas końcu, można powiedzieć, a jednak na początku galerii są szczury. No i jeszcze jest piętro i tam też jest sporo prac. Niestety nie jestem w stanie pokazać ich. No trzeba zobaczyć, no trzeba nie wystarczyć. Także zapraszamy na wystawę i do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dobranoc. Nie wiem, czy było widać, Szanowni Państwo. Nie ma obrazu, to ja muszę jeszcze raz pokazać. Wcześniej był. To jeszcze chwileczkę. No, zrobimy powtórkę. Teraz jest. No, złośliwość rzeczy martwych. To jeszcze raz pokazuję. I chciałem pokazać fotoobiekt. Tak to jest niestety na live'ach. Chcemy pokazać coś. Czasami złośliwość rzeczy martwych przeszkadza. Pozwolę sobie sprawdzić w ekranie. Tak, widać. Jest, leci. Dobrze. Jeszcze Nielot. O, właśnie się wyłączył niestety. To w tym czasie pokażę maski.
mechanizm jest oparty o miotłę wiedźmy. Dlatego lata. I dalej szczury przy wejściu do galerii. Nie jestem w stanie niestety przybliżyć bardziej. I oczywiście piętro, całe piętro w pracach. Także polecam też. I tam pomieszczenie, w którym także są zdjęcia. To tyle. Myślę, że kończymy. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia za 2 tygodnie.